Witam wszystkich w telewizji deserowej, Deserek TV. W dzisiejszym odcinku zrobimy deser mrożone bezy z malinami. Potrzebny tam będzie 50 deko malin, mogą być mrożone, 2 szklanki śmietany kremówki, cukier kryształ 3 łyżeczki, 10 deko gotowych bez, sos czekoladowy lub sos malinowy. Do blendera wlewamy śmietanę kremówkę. I miksujemy, aby ubić na sztywno. Następnie dodajemy cukier. I ponownie ubijamy. Następnie kruszymy bezy na drobne kawałki. Do plastikowego pojemnika na samo dno wrzucamy warstwę bez. Następnie nakładamy ubitą śmietanę i rozprowadzamy ją równo. Kolejną warstwę kładziemy z malin. Ponownie dodajemy warstwę bez. I znowu ponownie przekładamy bitą śmietanę. Ponownie dodajemy warstwę malin. Dodajemy śmietanę i wygładzamy. Następnie wstawiamy do zamrażalnika na 3 godziny. Po 3 godzinach wyjmujemy zamrażalnika, przygotujemy sobie miskę z ciepłą wodą oraz łyżkę do nakładania lodu. Maczając łyżkę w ciepłej wodzie, nakładamy następnie nasz deser do szklanek. Na sam koniec dodajemy sos czekoladowy lub sos malinowy. I deser jest gotowy. Zapraszam na deserek.tv, na naszą stronę. Tam znajdziecie więcej smacznych i szybkich deserów do przygotowania. Smacznego!